Witam Was moi drodzy w kolejnym nagraniu z naszej nocnej serii pod tytułem Księżycowe opowieści. E, no cóż, tym razem w końcu się mogę rozgadać, nie martwiąc się o to, czy zmieszczę się w limicie, ale no cóż, jakoś zbyt długie nagranie to nie będzie, więc nie wiadomo jak długo się nie nagadam. No, ale może po kolei. Jeśli niektórzy spoglądają od czasu do czasu na moją stronę na Facebooku, to pojawił się tam właśnie wpis na temat wydania pierwszego numeru nowego fandomowego czasopisma o tytule, właściwie o nazwie Equestria Times. No, ekipa, która powstała z kondensacji zespołu Brochufa i Mainzet zwlekała bardzo, bardzo długo z wydaniem tego pierwszego numeru, ale w końcu właśnie się ukazał. No i cóż, każdy z nas może go sobie przeczytać no i pewnie znaleźć w nim coś ciekawego. Ja sam początkowo planowałem, że właśnie tego wieczoru nagram jakiś mały przegląd lub coś w tym stylu, no ale niestety ja jakoś tak w ciągu dnia sięgnąłem... Po to czasopismo, bo nie miałem nic innego pod ręką. No i już raczej nie ma sensu robienie takiego przeglądu, jak wiem, co się znajduje w środku. No, ale może innym razem to się jeszcze zobaczy. A w każdym bądź razie Was jak najbardziej zachęcam do zapoznania się z nim, jeśli wcześniej byliście czytelnikami Brochufa bądź Mainzet. Tym razem zaplanowałem przeczytanie jednego ze znalezionych w sieci fanfików. Akurat padło na opowiadanie pod tytułem Gdy śmierć puka do twych drzwi. Autorem jest Advilion. Myślę, że chyba tak się czyta godność autora. Jest to opowiadanie pochodzące z. Konkursu literackiego na forum MLP Polska była to akurat edycja związana z Halloween, bo nazwali nawet nazwano była tam Nightmare Night. A rzucę szybko okiem na odpowiedni dział, jeśli oczywiście internet pozwoli, ale widzę już się ładuje, więc dobrze. Akurat z nagraniem tego. Filmu dosyć długo zwlekałem, bo mam jakieś dziwne problemy z samym mikrofonem. Nie wiem, co mu się dzieje, ale nagrywa niesamowicie cicho. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś problem z powodu przewożenia go w torbie razem z ubraniami, ale myślę, że to w miarę warunki odpowiednie. Wiecie, pierwsza warstwa ubrań, mikrofon, druga warstwa ubrań. Izolacja jest, zabezpieczenie przed zimnym i tak dalej, przed wstrząsami. Ale nie powinno mu raczej być, a może to też po prostu Windows, jaki Windows jest, każdy widzi. Tak jest, był to konkurs literacki, edycja 12, Nightmare Night. To opowiadanie, z tego co kojarzę, chyba zajęło trzecie miejsce... Ale jakoś dosyć, dosyć nieźle przypadło mi do gustu i chciałbym się z nim chciałbym się nim z wami podzielić. No cóż, planowałem też wrzucenie wcześniej kolejnej nocy Grimdarkowej, to już była trzecia, bo w, zeszły, w zeszłym roku i dwa lata temu, w okolicy 31 października 1 listopada, właśnie umieszczałem takie filmy, no ale wyszedł taki śmieszny problem, że przez jakieś 40 chyba minut nagrywany był sam obraz z pulpitu, a mikrofon. Niestety nie, albowiem Audacity stwierdziło, hmm, nagrałeś dopiero dwie minuty, wywalę się, więc raczej nic złego się nie powinno stać. No więc, wrzucanie materiału bez jakiejkolwiek narracji, czy. Gadania bezsensownego osoby, która właśnie robi coś na tym komputerze, by było bez sensu, i dlatego nie pojawiło się nic. No, mówi się trudno. Także dlatego nagram w tym wydaniu księżycowych opowieści jedno z takich opowiadań związanych z tamtym tematem mniej więcej, jako może małą rekompensatę. Dobrze, ale jeszcze co do informacji technicznych o opowiadaniu. Opatrzone jest ono tagami Dark, Slice of Life i Comedy. Czyli mamy Halloween, czy raczej Nightmare Night na wesoło. No dobrze, nie będę już dalej przedłużał i po prostu wezmę się za czytanie. Patrzę na to Audacity i poziomy są naprawdę jakoś. Mierne, nie wiem jak ten materiał w ogóle będzie brzmiał, jak ja to podgłoszę. No nic, zobaczymy. Najwyżej się nie ukaże ten, to nagranie, trudno. Poprawię się w fotelu, kable wszystkie pod nogami, żebym się nie zabił, bo nie zarył głową o klawiaturę bądź biurko. I można czytać, gdy śmierć puka do twych drzwi. Czasem jednak Lyra mogłaby zostać w domu w Nightmare Night narzekała Bonbon, najlepsza przyjaciółka wspomnianej przez nią przed chwilą Klaczy Westchnęła, wsypując do miski najróżniejsze rodzaje cukierków, od krówek przez landrynki aż do galaretek. Ktoś w końcu musiał rozdawać rybakom słodkie podarunki, a kto to zrobił lepiej od niej? Jednej z najlepszych cukierniczek w Ponyville. Mam nadzieję, że ta noc nie będzie tak nudna jak rok temu. Jak na zawołanie rozległo się pukanie do drzwi. Bombon nie spieszyła się. Wiedziała, że była jednym z niewielu kucyków, które zostają w domu podczas Nightmare Night i jak komuś zależy na cukierkach, to poczeka na nią grzecznie pod drzwiami. Uśmiechnęła się sztucznie, tak jak zresztą zawsze, gdy otwierała drzwi tej nocy. Musiała udawać, że cieszy się identycznie jak źrebięta. Albo lajra, ale ona wiele się od tamtych maluchów nie różniła. Położyła miskę na ziemi i otworzyła drzwi. Spodziewała się małych źrebaków i klaczek, ewentualnie pinki paj, lecz kucyk jakiego zobaczyła, ani trochę ich nie przypominał. Był wielki jak alikorn. Garbił się jednak tak, że był niewiele wyższy od Bonbon czy innej zwykłej klaczy. Na grzbiet miał narzucony czarny, poszarpany płaszcz z kapturem, zasłaniającym jego pyszczek. Nie na co dzień widywało się w Ponyville takich wędrowców. Większość przejeżdżała przez nie jak najszybciej, niekiedy nawet nie zwracając uwagi na to, że ich pociąg zatrzymał się przy stacji tak małego miasteczka. Dlatego też cukierniczkę zdziwił widok tego jego mościa. Odsunęła się od niego nie z powodu jego doskonałego przebrania, lecz przez smród, jaki go otaczał. Był to odór zupełnie niepasujący do żywego kucyka, za to idealnie do trupa. Cukierek albo psikus, nieznajomy powiedział radośnie w sposób zupełnie niepasujący do jego głębokiego, niskiego głosu. Tak, tak już daje. Bonbon wzięła parę cukierków i dała je do tajemniczego odwiedzącego. Bonbon wzięła parę cukierków i dała je dla tajemniczego odwiedzającego. Ale kim ty tak w ogóle jesteś? Spytała zaciekawiona. Nigdy wcześniej tutaj ciebie nie widziałam, a wiesz, że w tak małej miejscowości wieści o nowych kucykach rozchodzą się z niesamowitą prędkością. Zapewne o mnie słyszałaś nie jeden raz, odpowiedział oficjalnym tonem, chowając słodycze do kieszeni w płaszczu. Jestem samotnym żniwiarzem, odbierającym duszę żywym kucyką, kiedy tylko nadejdzie ich czas. Nigdy nie wiesz o której godzinie i którego dnia zawitam do twych drzwi i uwolnię ciebie od męczarni, jaką jest życie. Fajnie, że wczułeś się w rolę, ale ja wolałabym jednak wiedzieć, kim jesteś i jak się nazywasz. Klacz jak zwykle mocno stąpała po ziemi i ani trochę nie wierzyła dla przybysza. Tępa jesteś, czy co? Zamruczał cicho pod nosem. Postanowił jednak odpowiedzieć na zadane przez nią pytanie. Jedni mówią na mnie ponury żniwiarz, inni kostucha, a pozostali nazywają mnie po imieniu czyli śmierć. — Widać, że jesteś uparty, ale ja naprawdę chcę poznać twoje prawdziwe imię. Klacz pozostawała nieugięta. — No mówię przecież, że jestem śmierć! Ogier powoli zaczął tracić cierpliwość. — Patrz i podziwiaj mój majestat! Zrzucił z siebie kaptur, odsłaniając gołą czaszkę z oczodołami pustymi niczym siwi lajry. Większość kucyków zapewne ten argument ostatecznie by przekonał, lecz na jego nieszczęście Bonbon bon była największą racjonalistką, jaka kiedykolwiek żyła w Equestrii. — Rzeczywiście, ładnie ci wyszedł ten kostium! kiwnęła głową z uznaniem. To opowiesz mi w końcu, kim jesteś? Nie odpowiedział jej. Naciągnął mocno kaptur, odwrócił się na tylnej nodze i efektownie zatrzepotał peleryną. Po chwili nie było widać po nim ani śladu. Był niesamowicie zdenerwowany. Spotkał przecież pierwszą klacz. Ba, w ogóle pierwszego kucyka, który nie uciekał przed nim ani nie błagał o litość. Zamiast tego po prostu w niego nie uwierzył. Z tej całej złości śmierć aż zapomniał o tym, że miał zabrać ze sobą na drugą stronę bonbon. Być może przypomni sobie o tym kiedyś, być może nie, ale jedno było pewne: tamtej nocy już do niej nie wrócił. Tamta zaś tylko wzruszyła ramionami i z powrotem zamknęła drzwi. Dla niej był to tylko kolejny dziwoląg, który uznał, że jak przebierze się w stare zasłony i naciągnie na pyszczek prześcieradło, to będzie mógł ją przestraszyć. Ją. Klacz, która właśnie ją, klacz, która widziała na własne oczy Discorda i Nightmare Moon, nie doczeka nie jakieś. Usiadła sobie spokojnie na kanapie i zaczęła czytać Meriego Trottera i Insygnia Śmierci. Akurat natrafiła na opowieść o trzech braciach. Była pod wrażeniem ich sprytu, gdy zdołali uniknąć przeznaczonego im losu. Gdyby tylko ona tak umiała. No, i to koniec tego opowiadania. Jak widzicie, króciutki, ale naprawdę sympatyczny tekst. Ja osobiście bardzo lubię króciutkie i sympatyczne teksty. No i chyba to by było na tyle, bo nawet nie wiem, co jeszcze mógłbym Wam ciekawego powiedzieć. Czy może coś ciekawego jeszcze tutaj mam otwartego w kartach przeglądarki, z czym mógłbym się podzielić? Ale chyba nie. No dobrze, w takim razie dziękuję wam, do, yy, dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia za jakiś czas.